Po obejrzeniu reportażu, uwadze, poruszyła mnie przede wszystkim dzieci, które, no wiadomo, no nie mają tego, co inne dzieciaki, tak, w domu. W szkole inni dzieci mają za 60 zł ciuchy, a my mamy za 5. To jest przykre? A jakie byś chciała nosić ubrania? No właśnie takie jak on. Pani Anna samotnie wychowuje 3 córki, a z powodu choroby nie może pracować. Korzystała od lat ze świadczeń na dzieci, ale utraciła je w wyniku urzędniczego błędu. Brak pieniędzy oznaczał dla całej rodziny skromne życie i wiele wyrzeczeń. Często się zdarza tak w sklepie, że na przykład ty o coś mamy prosisz, a mama nie może tego kupić? No często. No na przykład chcę bagietkę, ale one są za drogie, bo w Biedronce to podrożały ceny. I wtedy co, jak mama nie chce kupić bagietki? No nic. Smutno się robi. Wpadłam na pomysł, że zorganizuję taką zbiórkę. Postanowiłam poprosić o pomoc lokalną Gazetę Wyborczą. Powiedziała pani, że nie ma żadnego problemu, że pomoże mi nagłośnić sprawę moją. Umieściła ogłoszenie i tak zaczęli odzywać się ludzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Można? Tak. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Dzień. To są wszystko rzeczy, które pani... Tak, nie, jeszcze w szafie są pochowane, nie? Jeszcze na strychu mam rzeczy. Widzę, że pani jest zadowolona z tego wszystkiego. Najbardziej dzieci. Może się pani ubrać na chwilę? Tak. Żeby wyjść ze mną na dwór? No. O dziewczyny. Boże! To jest chyba... To jest od pani Justyny dla was. To ze szczęście. Proszę. To ze szczęście. Ja, bo jest ciężko. Ciężkie, ciężkie. No. Zmieści się to u pani? Mamo! Mamo, zanieś? Pani Aniu, musimy to zanieść do domu. Niech pani nie płacze. To ze szczęście. To jest zbiórka, którą zorganizowałam w Częstochowie. Trwała przez 2 tygodnie. Wszystko to, co udało mi się zdobyć, to... tutaj przekazujemy. No to i tak dużo dziękuję. Naprawdę Bóg zapłać. Myślę, że bardzo fajnie teraz funkcjonuje. Stała się radosną kobietą, uśmiechniętą, pewniejszą siebie. Chyba zobaczyła, że nie tylko może liczyć na siebie, ale przede wszystkim na osoby, które potrafią poprzez empatię, poprzez wczucie się w jej sytuację, no pomagać. Bardzo dużo osób się odezwało i z zagranicy, i z Polski. Chciałam wszystkim podziękować. Dobrym ludziom, tak nie będę wymieniać, było dużo osób. To by było tak, jakbym musiała wymieniać tak z pół dnia co najmniej, nie? Jakbym wszystkich miała wymieniać.